O autyzmie można oczywiście mówić bardzo dużo, ale takie symptomy, które są bardzo proste i szybko zauważalne, jest to problem z komunikacją. Czyli dziecko zaczyna późno mówić lub w ogóle ta mowa rozwija się w sposób dość specyficzny. Są to pojedyncze słowa, czasami tylko wybrany język. Później jest też tak, że są to problemy z relacjami z innymi dziećmi. Czyli dziecko chętnie się bawi, ale jeśli już to w towarzystwie dorosłych, unika innych dzieci. Czyli na przykład w wieku 3 lat jest dość spontaniczne to, że dziecko szuka, czy 2 lat szuka kontaktu z innymi dziećmi. Chce współuczestniczyć w zabawach. Te dzieci, kiedy są w grupie, po prostu od razu widać, że one sobie siadają gdzieś z boku. Te dzieci często tak potrafią trzepotać rękami, mają na przykład takie zachowania, które są bardzo nawet agresywne, typu na przykład roczne dziecko, które komunikuje się z innymi poprzez gryzienie, że na przykład jest w towarzystwie innych i od razu gryzie. Też można poznać po mimice, prawda, dziecka, że dziecko na przykład uśmiecha się z jakiegoś powodu, ale nie jest adekwatne do sytuacji. Taką najczęstszą reakcją na diagnozę, no to jest bunt albo niezgoda. Tak? I to, tak jak z naszych doświadczeń wynika, większość rodziców przez to przechodzi, tak? Czyli w pierwszym jakby momencie te wszystkie objawy, które zostały zaklasyfikowane jako spektrum autyzmu, rodzice jakby próbują normalizować, tak? Czyli próbują pokazywać, że tak naprawdę to z moim dzieckiem jest wszystko w porządku, tylko ono w tej sytuacji robi tak, w tej robi tak. To, do czego my zachęcamy rodziców, to też do pogłębiania wiedzy o autyzmie, tak? Bo tego, czego się boimy, to tak naprawdę tego, czego nie znamy. To, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby jak najszybciej jednak zwrócić się do specjalisty. Mamy takie doświadczenia, że rodzice, których my powiedzmy w wieku 2 lat widzieliśmy dziecko, rozmawialiśmy z rodzicami, daliśmy wskazówki do pogłębienia diagnozy, do terapii, wracali do nas tak naprawdę po 2-3 latach, jako do tych, którzy przynieśli tą złą wiadomość lub tylko sugestie, rzeczywiście z orzeczeniem dziecka z autyzmem i niestety trochę był to stracony czas. Trzeba znaleźć takie miejsce, w którym będzie kompleksowa terapia, gdzie właśnie będzie to integracja sensoryczna, bardzo często praktycznie większość dzieci jej potrzebują. Logopeda oczywiście, często neurologopeda, trening umiejętności społecznych, plus te wspierające właśnie hipoterapia, dogoterapia, terapia pedagogiczna i psychologiczna. Inaczej dziecko funkcjonuje na przykład w relacji 1:1 z dorosłym, inaczej w grupie, tak? I my na przykład pokazujemy też takim rodzicom nagrany materiał chociażby z zajęć grupowych, gdzie ewidentnie te objawy autyzmu pojawiają się i to w dosyć nasilonej formie, tak? Także tutaj też te postawy rodziców są bardzo różne, ale mamy też takie doświadczenia wielu, ja bym powiedziała, no takich mądrych rodziców, tak? Dojrzałych, gdzie już też ta wiedza o autyzmie coraz jest jakby większa, pełniejsza w dzisiejszych czasach, którzy jakby i chętnie z nami współpracują, chętnie współpracują, jakby też realizują te programy domowe i tutaj no, terapia idzie, bym powiedziała, no, w taki optymalny sposób. Może być tak, że wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem praktycznie mogą zakładać rodziny, mogą później funkcjonować dalej, mogą dostać pracę. Ja zawsze jak rodzice przychodzą z taką diagnozą autyzm, to mówię rodzicom, że to, że Państwo dostali orzeczenie, to nie zmienia Państwa dziecka, tak? Dziecko wczoraj i dzisiaj jest dokładnie takie samo, jak było. To moje dziecko może mieć bardzo dobre zdolności w jakiejś dziedzinie, tak? I też warto ich szukać, rozwijać. Czasami to są dzieci, które są z jednej strony nieadekwatne, mają te reakcje społeczne, ale też są bardzo uważne na inne, nie wiem, dzieci, ludzi. Nie jest tak, że dziecko z autyzmem ma tylko złe cechy, tak? On ma cechy związane ze swoim zaburzeniem, natomiast ma też wiele bardzo dobrych i warto też tych w nim szukać.